Hejka, to Jerem z kanału Lila Quicks i dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o najbardziej ekscytujących premierach tego roku. Przynajmniej takich, które mi się najbardziej rzuciły w oczy i które, nie wiem, zapisałam na liście jakiś miesiąc temu i potem nic z nią nie zrobiłam. Czy to oznacza, że będę czytać te książki w jakiejś pierwszej kolejności, dawać im więcej uwagi i jakby celowo dążyć do tego, żeby przeczytać je do końca roku? Absolutnie nie. To jest a wykonalny. Więc nawet proszę na to nie liczcie, ale może któraś z Was zainteresuje i może macie podobny gust, albo po prostu, nie wiem, nie zwróciliście wcześniej uwagi na te książki, albo na przynajmniej część z nich, wiadomo. Tak, zaznaczę, że część z nich już wyszła, ale to dlatego, że jakby robiłam ją na początku roku, znaczy, wiecie, ona powstawała ta lista przez jakiś czas. Więc jakby są tu książki, które zdążyły wyjść przez ten czas, albo które wiedziałam, że już zdążyły wyjść, bo wyszły jakoś super na początku roku i jakby z pełną świadomością i tak wpisałam je na tę listę, bo jakby mimo wszystko są to książki, które wyszły w roku 2021, które dla mnie wciąż są nowościami i wiecie, mój mózg jest jakieś, no tak z dobre pół roku, jeżeli chodzi o premiery do tyłu, więc jakby rzeczy, które już zdążyły wyjść, dla mnie wciąż są jakby premierami, na które czekam, chociaż nie ma na co czekać, bo te premiery już były, nieważne, nieistotne. To jest jeden z tych filmów, które się nagrywa zwykle na początku roku. Niektórzy robią jeszcze takie, wiecie, najbardziej ekscytujące premiery później w roku, kiedy na przykład jest więcej dat znanych konkretnie. Ja raczej nie będę tego robić, tylko I'm too lazy for that. Ale jakby w temacie właśnie tych filmów początkowo-rocznych, mimo tego, że jest marzec, dobra, ja wiem, nie rozmawiamy o tym. To jest film początkowo-roczny, prawda? Chyba wszyscy możemy się zgodzić, że jest początek roku i każda inna wersja jest absolutnie fałszywa i krzywdząca. Nie wiem, czy robić film o moich ulubionych książkach zeszłego roku i trochę trudno jest mi jakby skonstruować tę listę tak po prostu, bo jakoś nic mi się aż tak nie wybija, więc jakby nie wiem, czy jest sens. Napiszcie mi, czy jesteście zainteresowani czymś takim. Bardzo docenię Wasze opinie na ten temat. I tak wiem, że jestem też jeden miesiąc z brakapami do tyłu, ale to dlatego, że w lutym przeczytałam dwie książki i nie za bardzo wiem, co z tym faktem zrobić. Być może opowiem Wam o nich kiedyś przy okazji i po prostu zignorujemy to, że luty się stał i że to był cały miesiąc, w trakcie którego udało mi się skończyć dwie książki. Okej, nieważne, never mind. Pierwsze dwie książki, o których powiem, to są moje absolutnie najbardziej po prostu wyczekiwane premiery tego roku, które sprawiają, że po prostu jak o nich myślę, to zaczynam, wiecie, wibrować w jakiś bardzo szybki sposób z ekscytacji, bo oj starzy. Pierwsza z nich to jest książka, która chyba nie wiedziałam, jakby nie uświadomiłam sobie do końca, że ona wychodzi w tym roku, aż nie otrzymaliśmy jakby więcej informacji na jej temat. I to jest Aristotle and Dante Dive into the Waters of the World i to jest jakby sequel do Innych zasad lata, czyli Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, która przez wiele, wiele lat była moją absolutnie ulubioną książką i wciąż jest jedną z moich absolutnie ulubionych książek, która na zawsze będzie mieć miejsce w moim serduszku. I to jest sequel o tych samych postaciach, tylko wiecie, trochę później i jestem absolutnie przerażona z wielu powodów. Po pierwsze, ta książka kiedyś miała się nazywać There Will Be Other Summers, w sensie, że będą też inne wakacje i to brzmiało bardzo niepokojąco, bo to brzmiało jakby, wiecie, te lata, które Ari i Dante przeżyli razem w pierwszej części, jakby coś się zmieniło tak diametralnie, jakby coś złego się stało, także nie mogliby już spędzać lat w podobny sposób. Możliwe, że chodziło po prostu o to, że dorastają i nie mogą być już takimi dzieciakami, ale ja jestem przerażona. Ta delikatna zmiana tytułu, no dobra, spoko, trochę mniej niepokojące, za to opis jest niepokojący, bo właśnie jest tam mowa o jakiejś wielkiej stracie, której doświadczy Ari i ja się boję. Ale z drugiej strony, no jest to jakby sequel do jednej z moich ulubionych książek, więc oczywiście, że ją przeczytam, już zdążyłam zrobić pre-order, chociaż ona wychodzi dopiero 12 października. Ale dosłownie w dniu, w którym została ogłoszona, wydałam na nią pieniądze, bo stwierdziłam, że no, jeżeli jest jedna książka, którą mogę bez wyrzutów sumienia i zastanowienia zamówić w ciągu 5 sekund, to jest właśnie ta książka. Tak, no i właśnie chyba wczoraj albo przedwczoraj, wczoraj chyba, była ogłoszona jakby okładka, którą już widzicie tutaj, prawda? Na której temat mam opinię, a moja opinia brzmi tak, że
no spoko, fajnie, że pasuje w jakiś sposób do okładki pierwszej części, ale wciąż podoba mi się mniej i nie podoba mi się jakby vibe, który daje, nie podoba mi się to, że jest więcej jakby tych takich symboli z rodzaju buzzgrowów w zeszycie i jakby, że to są bardzo konkretne rzeczy, bo wydaje mi się, że na okładce pierwszej części to jest bardziej takie, wiecie, niedookreślone, to są po prostu jakieś takie mazaje, a nie, czy wzory, a nie jakby faktyczne przedmioty narysowane, tak jak tutaj, wiecie, jest jakiś kompas, jakieś tam dwie książki i inne rzeczy. No i ogólnie vibe jest taki, że to będzie jakaś podróż, tak, jakaś wyprawa, jest też ten namiot na okładce. No nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale I'm excited. I druga rzecz, która bardzo, 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 bardzo mnie ekscytuje, to druga książka autorstwa Casey McQuiston, czyli One Last Stop. Ponieważ Red, White and Royal było wspaniałe i bardzo, bardzo poprawiło mi humor pewnego nieprzyjemnego jesiennego dnia i jakby bardzo to doceniam i zawsze będę za to wdzięczna tej książce, że jakby jest w stanie poprawić mi humor i jakby liczę na to samo w przypadku One Last Stop. Przy tym jest to też jakby romans między dwoma dziewczynami, co jest super i jest jakby ten motyw jakiejś podróży w czasie, czy jakby taki mały element fantastyczny, co będzie super interesujące na pewno. Bardzo podoba mi się w tym, jak Casey McQuiston pisze to, że potrafi pisać książki, które są jednocześnie zabawne i bardzo takie lekkie i nawet momentami, wiecie, do poczytania na zasadzie odmurzczenia się, czy jakby właśnie jakiejś takiej przyjemności, która nie musi nieść za sobą jakiegoś wielkiego wysiłku intelektualnego, ale jednocześnie, no nie wiem, może to tylko ja. Maybe it's just me being a Libra, ale jakby ten aspekt romantyczny, jakby to, że to jest faktycznie jakby miłość, a nie jakby po prostu haha, umawianie się dla beki albo bez jakby jakichś takich głębszych uczuć, chociaż to jakby też tam jest i to jest ta zabawna i przyjemna część, no ale jest tam też coś głębszego, no nie, ja po prostu myślę o tych listach, w sensie o tych listach, które oni pisali i w których jakby nawiązywali do listów innych osób i I'm just gay, okay? Jesus. Więc jakby jeżeli One Last Stop będzie tak samo przyjemny, jeżeli One Last Stop będzie tak samo zabawne, a jednocześnie tak samo romantyczne i kochane, to I already love it. Tak, to może teraz powiem o dwóch polskich premierach, które też już w sumie były, które już minęły i które mogłabym wam teoretycznie pokazać fizycznie teraz, bo mam je przy sobie, ale jednocześnie jakby tworzą mój statyw, którego nie mam przy sobie, więc niestety wam jednak ich nie pokażę. Ale mam na myśli absolutnie fantastyczną sprawę Hunter Greena. Nie sądziłam, że ta książka mnie ekscytuje, ale z jakiegoś powodu jakby patrzę teraz na tę listę i ona jest na tej liście od początku. I jednocześnie też jakby kupiłam tę książkę bez zastanowienia większego, po prostu zobaczyłam ją i stwierdziłam haha, fajnie! I ją kupiłam, więc najwyraźniej jednak cieszyło mnie ta premiera. Aktualnie jestem w trakcie czytania tej książki i opowiadam o tym w vlogu, który powinien się pojawić pewnie parę dni po tym filmie, więc możecie sobie wyczekiwać na to czy coś. No tak, absolutnie fantastyczna sprawa, debiut Hanka Greena. Hank Green, tak, ten z TikToka. Odmawiam mówienia o Hanku Greenie jako o bracie Johna Greena i o tym gościu z YouTube'a, bo jakby to jest 2021, to jest Hank Green z TikToka. Książka o być może kosmitach? O kosmicznych robotach, być może? I o jakby sławie internetowej? Okej, okay. Alright. No moją opinię musicie poczekać, ale jakby najwyraźniej mnie ekscytowała ta premiera. Nie wiem. Chyba też chodzi trochę o to, że wiecie, jest ograniczona ilość razy, ile można słuchać o książce na zagranicznym booktubie, aż się człowiek zacznie niecierpliwić na własną polską, krajową premierę tej książki. I druga książka, którą też kupiłam niedawno, to Niewidzialne życie Adila Rue, Wiktorii Schwab. Okej. To jest ekscytujące, ale jednocześnie przerażające, bo ja boję się, strasznie się boję tej książki. Mam wrażenie, że mi się nie spodoba. Właśnie dlatego, że wszystkim się podoba. I również dlatego, że wydaje się jakby bardzo, bardzo odmienna od tego, co ja lubię w Schwab. Bo ja przede wszystkim jakby cenię sobie serię Odcieni magii, która jest jakby wysoką fantastyką, to jest cały osobny świat i głównie, wiecie, opiera się na przygodzie i akcji i no też budowaniu tego świata i tak dalej.
A ta książka wydaje się raczej jakby wolniejsza, bardziej skupiona na jakby postaci i jakby tym, jak Adi, główna bohaterka, się zmienia. Jednocześnie bardziej taka, wiecie, delikatnie fantastyczna niż niezaprzeczalnie fantastyczna, w sensie wiecie, o co mi chodzi. O czym jest ta książka? O dziewczynie, która jakby dobiła targu z diabłem slash jakimś niedobrym bogiem i jakby jest nieśmiertelna, ale każdy, kto ją spotyka, od razu zapomina o tym, że ją spotkał, coś w tym rodzaju. Więc jakby Adi, tak przetrwanie tej książki, już żyje kilkaset lat i chyba po raz pierwszy w życiu jakby z momentu bicia tego targu spotyka kogoś, kto zapamiętuje ją po tym, jak się rozstają, więc jakby jest to duży przełom. No i tak, no trochę się boję tej książki, ale jednocześnie no wciąż jestem podekscytowana, bo to jednak wyszła, jeden z moich ulubionych autorek i no na pewno chcę zobaczyć co napisała w tej książce, co się stało z tą książką, zwłaszcza, że jeszcze przed jej premierą, nawet zagraniczną, jakby Wiktoria dużo pisała na swoich profilach, chyba na Instagramie głównie ją obserwuję, o tym, jak dużo znaczy dla niej Adlaru i jak długo musiała myśleć nad tą książką, jak długo ją tworzyła, więc jakby to jest ekscytujące. Tak. Czekajcie, bo ja mam tę listę i zaraz zapomnę, co już powiedziałam i zrobi się bardzo duży chaos. Kolejna książka, która ma premierę w tym roku i która mnie ekscytuje, to Honey Girl autorstwa Morgan Rogers i to jest książka, która jest jakby romansem o młodej kobiecie, która jest ogólnie bardzo dużą perfekcjonistką, jest poukładana i tak dalej, aż pewnego razu jedzie do Vegas, chyba z okazji, nie pamiętam czego, być może zdobycia dyplomu czy coś w tym rodzaju i robi coś, co jest bardzo nie w jej stylu, czyli pobiera się w Vegas z obcą kobietą i potem nagle ma żonę i musi sobie rozkminić, co to znaczy, że ona ma żonę, której nie zna. I to brzmi absolutnie fantastycznie i ma przepiękną układkę. To jest basically fake dating, No dobra, ja chyba nie muszę mówić więcej, jakby wystarczy to, co już powiedziałam. Jakby sam koncept jest na tyle dobry, że jakby sam się broni. Ja już nie muszę naprawdę przekonywać nikogo, że to jest wspaniały pomysł. Więc no tak, to jest ekscytujące. To wróćmy może jeszcze na chwilę do książek, które wychodzą po polsku, albo już wyszły po polsku, w tym przypadku już wyszły po polsku. Mam tu na myśli książkę, która ma długi tytuł, więc będę się posłużać telefonem, żeby go przeczytać i nie musieć go zapamiętywać, bo bardzo mały mużdżek. Trans wyznania anarchistki, która zdradziła punk rocka i to jest autorstwa Laura Jane Grace oraz Dana Oziego. Laura Jane Grace to jest jakby jej biografia, czy memoir, czy coś w tym rodzaju, I don't fucking know. W każdym razie, no, książka o niej głównie. Laura Jane Grace jest muzyczką, wokalistką. Grała w Against Me, który jest jednym z moich absolutnie ulubionych zespołów. No nie wiem, Against Me bardzo dużo dla mnie znaczy, bo jakby właśnie dużo z tych piosenek jakby jest o byciu trans, ale jednocześnie o niebyciu, wiecie, grzecznym przy tym. Że to nie są takie soft, smutne piosenki o, wiecie, trans, jak nie wiem, Cave Town, nie wiem, czy Cave Town się zalicza do piosenek o wiecie trans, ale wiecie, o co mi chodzi. Że to nie jest takie sad boy hours, a jednocześnie no jest emocjonalne, no jest punkowe i no i też jakby słucham Against Me od wielu, wielu lat już. I mam takie bardzo, bardzo wyraźne wspomnienie z wyjazdu integracyjnego w liceum, na początku pierwszej klasy liceum, kiedy byliśmy gdzieś nad morzem i ja z jakiegoś powodu właśnie jakby chyba, nie wiem, czy wyszedł wtedy nowy album, czy ja dopiero zauważyłam, że jakby jest jakiś nowy album Against Me, jakby zaczęłam się interesować tematem i jakby przeczytałam jego całą stronę na Wikipedii o Laurze Jane Grace, więc jakby ona jest już jakby w tamtym momencie zdecydowałam, że ona jest moją taką, wiecie, odległą matką. Więc jakby tak, Laura Jane Grace, I love her, więc dlatego bardzo ekscytuje mnie premiera tej książki. Podoba się to, jak wygląda, bo jest bardzo ładna i dziękuję wydawnictwu Czarnym, I appreciate you. Co jeszcze mi się podoba? Podoba mi się to, że mogę powiedzieć tytuł tej książki bez czucia się bardzo niekomfortowo, ponieważ w oryginale tam jest użyte Tislar, który jakby, wiecie,
To jest na pewno zrobione specjalnie, no bo jak już ustaliliśmy, Laura Jean Grace jest pankową i she wants you to feel uncomfortable. Ale z drugiej strony ja osobiście po prostu nie czuję się komfortowo z tym słowem i nie chcę tak sobie nim rzucać dookoła, nawet jeżeli to jest jakby tytuł książki, to wciąż jakby nie zbyt dobrze bym się z tym czuła, więc jakby cieszę się, że nie muszę też wydawać jakby wielu dziesiątek złotówek na kupienie tej książki i czekanie, aż ona przyjdzie z zagranicy, tylko mogę to sobie kupić u nas po polsku i wszystko będzie fajnie, no super. Chyba mi się kończy miejsce na karcie, więc muszę zaraz do Was wrócić. Tak mnie zaskoczyło to, że się skończyła pamięć w aparacie, zupełnie bym nie miała tam całego filmu eksperymentalnego nagranego wciąż na karcie. Nieważne, nieistotne. Biografia Laura Jean Grace. Exciting as fuck! Kolejna książka, o której chcę powiedzieć, to She Who Became the Sun, autorstwa Shelley Barker-Chan. I to jest książka, którą jakby sprzedaje się jako Mulan plus The Song of Achilles. I... no to brzmi jak dosłownie wszystko, czego w życiu pragnę. To jest fantastyka jakby historyczna z tego, co rozumiem. I jakby główna bohaterka jest chyba mniszką i jest też jakby sapphic. I jest tam właśnie jakby główny romans jest między dwoma kobietami i jakby no porównanie do Song of Achilles nasuwa skojarzenia, wiecie, z taką epickością i jakby lirycznością też i bardzo dużą ilością angstu i no to brzmi jak idealna książka, jakby to brzmi jak książka, którą jakby ktoś wymyślił specjalnie po to, żeby móc ją sprzedać zarówno 20-letniej Remi, jak i Remi z 2015 roku, po tym jak właśnie przeczytałam The Song of Achilles po raz pierwszy, bo czytałam wtedy głównie te książki z postaciami niehetero. Wiecie, o których książkach mówię, absolutnie wiecie, o których książkach mówię, te, które są na każdej liście i w każdym pokoju na Tumblerze. I jednocześnie jakby Remi z 2008, czyli temu dzieciakowi, który oglądał w kółko Mulan. I ja do dzisiaj nie wiem, czy to było dlatego, że I'm gay for Mulan, czy dlatego, że Mulan is transmasc coded, czy o co mi chodziło, ale bardzo, bardzo silne uczucia do tego filmu. Więc jakby ta książka brzmi jak absolutna perfekcja, więc no nie wiem. Następna książka to jedna z tych, które nie wiedziałam, że mnie ekscytują, aż nie okazało się, że wchodzą po polsku i nagle mój mózg zrobił uuu, ale fajnie! Bo najwyraźniej to jest coś, co robię. I mam na myśli Wezwij Sokoła, Maggie Stiefvater, czyli pierwszą część w trylogii. To jest trylogia chyba? Jak to się nazywa? Trylogia Marzyciela? Nie, powiedzmy, że tak. Czyli jakby kontynuacja pierwszego cyklu, dotycząca głównie Ronana i jakby śniących i całego tego konceptu. Z tego, co rozumiem, nie wiem, nie czytałam tej książki, bo właśnie jakby ja bardzo, bardzo uparcie utrzymywałam, że ta książka mnie absolutnie nie interesuje. Jakby miałam do niej dostęp na Storytelu i po prostu się za nią nie zabrałam. I no ja nie wiem, czy ja chcę wspierać Maggie Stiefvater, nie wiem, czy jakby wciąż mnie ekscytuje ta historia, czy wciąż jakby znaczy to dla mnie coś. Nie wiem, bo jakby próbowałam rewidować tę serię, ale po pierwszej książce utknęłam i też jakby niekoniecznie nie ciągnie do dalszej części ze względu na Kamińskiego, który w sumie mnie nie obchodzi. No. I potem jakby całą tę akcję z ostatnią częścią i z tym, jak to było no jednak trochę przykre i trochę rozczarowujące. I jakby też fakt, że jest tam Henry, który też został potraktowany tak bardzo pobieżnie. Boję się tej książki. Nie wiem, kiedy się za nią zabiorę i czy w ogóle. Nie wiem, czy wydam na nią pieniądze przede wszystkim. Ale no, wyszła po polsku i to z jakiegoś powodu zaświeciło lampkę w moim mózgu. I następna polska premiera, na którą czekam, to jakby polskie tłumaczenie książki, która po angielsku nazywa się Girl, Woman, Other, autorstwa Bernardine Evaristo? I have no idea how to pronounce that. I to jest zasadniczo książka, w której mamy bardzo, bardzo dużo postaci, z tego co pamiętam chyba około kilkunastu. Ale dotyczy jakby przede wszystkim bycia czarnoskórą kobietą w Wielkiej Brytanii. Jakby całe doświadczenia, właśnie dużo perspektyw, które pokazują różne doświadczenia, z którymi takie osoby muszą się mierzyć na co dzień. Zgaduję, nie wiem, no nie czytałam tej książki,
Tyle wywnioskowałam z opisu na storyboard, storygrafię, story aplikacji z książkami. Wiem też, że jakby, no, jest tam jakiś rep osób nie hetero / nie cis, więc that's exciting. Jakby też zwłaszcza ze względu na to, że to jest wtedy jakby intersekcja bycia czarną kobietą, ale też czarną kobietą, która na przykład nie jest hetero albo nie jest cis. Super. Chcę to zobaczyć, więc jakby cieszę się, że ta książka wychodzi po polsku i będzie jakby łatwiej dostępna dla mnie i również dla was. Okej, okay, kolejna książka to fantastyka i to się nazywa The Unbroken, autorstwa C.L. Clarke. I no nie wczytywałam się za bardzo w opis, bo ja nie lubię wiedzieć zbyt dużo, ale jakby główne postacie to jest chyba jakby żołnierka, która całe życie walczyła za jakąś sprawę, ale teraz coś chyba poszło nie tak i albo musi porzucić te swoje ideały, albo się okazuje, że one nie były takie idealne, albo po prostu no coś się zmienia i nie jest już jakby tylko żołnierką, która walczy o tę konkretną rzecz. Mój aparat się przegrzał, bo najwyraźniej wszystko musi iść nie po mojej myśli dzisiaj, jeżeli chodzi o nagrywanie, ale no tak, jak już mówiłam, żołnierka i druga postać, która z tego co rozumiem ma jakieś powiązania z rodziną królewską, więc uznajmy, że jest księżniczką. Myślę, że wiecie, w jaką stronę to zmierza. No i oczywiście, it's gay, they're gay. They're suffix. No tak, nie wiem co więcej powiedzieć na ten temat, that just sounds amazing. Kolejna książka na liście to The Witch King, autorstwa H.E. Edgemona? Nazwiska, prawda? No. I to jest książka, która opowiada o czarodzieju, wiedźmie, ale on jest chłopcem, jest transpłciowym chłopcem i żył wśród Faerie razem ze swoim najlepszym przyjacielem. Miał zostać królem Faerie, ale nie mógł, bo był nie Faerie. I wtedy zaręczył się z tym swoim przyjacielem, żeby być może to mu pomogło, bo on był z tego świata, ten główny bohater nie, ale to chyba nie podziałało i teraz on musi, nie wiem, naprawić to, nie wiem, jak już powiedziałam, nie wczytuję się w opisy, ale it's gay, it's trans, it's about witches and fairies. Właśnie zdałam sobie sprawę, że cały czas wymawiałam to źle, jakby nie, mózg nie działa, okej? Mózg bardzo, bardzo głupi. Zero myśli, only gay thoughts. Tak, to i ma ładną okładkę. O, tak, kocham literaturę, a najbardziej lubię ładne okładki książek. Kolejna książka, na której premierę bardzo wyczekam, to polska wersja Felix Ever After, ponieważ to jest bardzo, bardzo, bardzo wspaniała książka, która dała mi bardzo dużo radości i chcę ją mieć w rękach swoich, móc ją podtrzymać i przytulić i wetknąć każdemu, kto będzie potrzebował przyjemnej, uroczej, dobrze napisanej letniej historii miłości o queerowych dzieciakach. I chcę móc to zrobić, a trudno jest. Nie pamiętam, czy zdecydowałam, że nie kupuję angielskiej wersji, dlatego że była zbyt droga jak na moje standardy, czy dlatego, że w którymś momencie faktycznie była po prostu niedostępna nigdzie. Zwłaszcza, że jakby bojkotujemy Amazona, więc jakby to utrudnia sprawę w oczywisty sposób. Więc po prostu bardzo cieszę się, że wyjdzie po polsku. Tylko oczywiście nie mam jeszcze daty i bardzo mnie to irytuje, bo ja bym chciała wiedzieć. Ja muszę wiedzieć. Czy to się stanie przed latem? Czy możemy na lato dostać tę letnią historię? A jeżeli nie na lato, to czy może to być w okolicach moich urodzin? Winidia, just hit me up, call me. Ja wam wybiorę datę premiery tej książki. 29 września. Do widzenia. O Boże, kolejna książka na tej liście to A Lesson in Vengeance Victory Lee. I to jest Dark Academia, taka trochę z jakby, wiecie, jakąś tajemnicą i zagadką do rozwiązania i Safi Girls, więc jakby też, czego więcej w życiu można chcieć. Ja myślę, że to wymaga jakiegoś maratonu i że ja sobie kupię to i sobie kupię, jak to się nazywa, książkę
o tytule, którego nie pamiętam, ale książka autorki The Miss Education of Cameron Post. Ona też napisała książkę, która ma Dark Academia Vibes, jakąś starą szkołę z historią i z umierającymi dziewczynami i dziewczynami, które przeżywają i próbują się dowiedzieć, o co chodzi. Więc jakby podobne vibesy, które brzmią cudownie. Więc jakby tak. Can't wait. Następna książka to również jakby polskie tłumaczenie książki, która była na moim radarze od paru miesięcy, albo nawet dłużej. I to jest Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę, Ushana Wonga. Ja mam tę książkę po angielsku, bo tak się złożyło, że moja mama kupiła mi ją na święta po angielsku, więc jakby ta polska premiera trochę mnie nie obchodzi jakoś szczególnie osobiście, ale wciąż cieszę się, że wychodzi po polsku i że dotrze również do jakby większej ilości polskich czytelników. Przeczytałam dopiero parę stron z tej książki, ale jakby z tego co rozumiem, to jest po prostu jakby trochę jakiś rodzaj listu skierowanego do matki autora, w której jakby opowiada jej o swoim życiu i o tym, jak to było dla niego wychowywać się jako jej syn. Jako jej syn i to do tego jakby część co najmniej dwóch mniejszości w Ameryce chyba. Więc to brzmi ekscytująco. Następnie mam na tej liście Rise to the Sun autorstwa Lee Johnson, czyli autorki You Should See Me in a Crown. Mój mózg dzisiaj z tytułami, oj, niedobrze jest. I to jest książka znowu, z tego co rozumiem, o romansie między dwoma dziewczynami, które poznają się na festiwalu muzycznym, letnim festiwalu muzycznym. I no wiecie, trochę o muzyce, trochę właśnie po prostu o nich i o ich codziennych wyzwaniach. I chyba też one obie są czarnoskóre i jakby, no ta okładka jest przepiękna, jakby beautiful, amazing, spectacular. I też bardzo podoba mi się ten vibe festiwalu muzycznego, bo ostatnio bardzo, bardzo mocno tęsknię za Woodstockiem, na którym nie byłam chyba od 2 lat, co najmniej 3 lat może. W tym roku pewnie miałam 3 lata albo nawet więcej, więc jakby bardzo tęsknię za jakby całym tym vibe'em i wiem, że to nie do końca jest to samo, ale jakby wciąż festiwal muzyczny gdzieś daleko od wszystkiego i po prostu koncerty i bardzo dużo ludzi, którzy mają podobne zainteresowania i dużo ekscytujących rzeczy dziejących się dookoła, no to brzmi po prostu bardzo przyjemnie. I bardzo chętnie przeczytam tę książkę, nie mogę się doczekać jej premiery. Następny na tej liście jest Płonący Bóg R.F. Kuang, czyli jakby trzecia część w trylogii Wojny Makowej. To się jakoś inaczej nazywa. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Ale no chodzi po prostu o tłumaczenie trzeciej części. I tak, ekscytuje mnie to, mimo że nie przeczytałam jeszcze drugiej części i nawet jej nie kupiłam. Dajcie mi spokój, te książki są długie. Tak, Wojna Makowa to jest jakby seria fantastyczna, inspirowana jakby wojnami historycznymi między Japonią a Chinami, albo mniej więcej tymi terenami. Nie wiem, czy to jakby działało w ten sam sposób, na pewno więcej były inne. Wow, czemu? Co tu się dzieje? Nieważne, nieistotne, a tylko właśnie z elementem fantastycznym i jest jakby główna bohaterka, która nie jest dobrym człowiekiem i to jest zawsze ekscytujące. Nie wiem o co mi chodzi, ale jakby women who are bad, who are just straight up bad people and make bad decisions and are full of anger and drunk on power. Amazing. Niesamowite, wspaniałe, cudowne. Tak, więc jakby więcej tego, poproszę. W tej trzeciej części, którą pewnie przeczytam za jakieś 3 lata, ale nieistotne. Okej, następne na tej liście mam dwie książki, z którymi nie wiem bardzo jeszcze co zrobić i nie wiem, czy faktycznie mnie ekscytuje to, że wychodzą po polsku, czy po prostu jestem bardzo zainteresowana i się ich boję. I to są książki o tytułach Bliżej już się nie da oraz Polecie wszystko będzie inaczej. Nie powiem wam autorów, bo nie mam ich zapisanych. To po pierwsze, a po drugie to są jakieś skandynawskie nazwiska, których i tak nie wypowiem poprawnie, więc po prostu się poddaję na starcie. I to jest jakby część serii, która ma wychodzić w przyszłości, która będzie się nazywać Tęczowa seria i jakby chodzi też o to, że one, no faktycznie każda z tych książek jest o jakby postaciach LGBT, to są książki dla młodzieży i jakby w tej serii zostanie wydanych 6 książek i one mają, każda ma inny kolor, więc jakby razem będą wyglądać jak flaga dumy, tak? Więc jakby
Samo to, okej, okay, I am listening. Być może zrobię to wszystko, jakby kupię je wszystkie dla estetyki, tylko po to, żeby ładnie wyglądały. Z tego co rozumiem, pierwsza książka, czyli Bliżej już się nie da, jest romansem między dwoma chłopakami, a druga dotyczy trans chłopaka. No trochę się ich boję, bo właśnie jakby nie ma o nich zbyt dużo informacji, bo to są to książki, które są tłumaczone jakby z innego europejskiego języka, a nie z angielskiego, więc po prostu, wiecie, trudno znaleźć po angielsku, po pierwsze trudno znaleźć po angielsku recenzję, a po drugie, nie wiem co, po drugie chyba też po prostu mniej ufam. W ogóle nie wiem, ja chyba nie ufam w ogóle skandynawskim autorom, dla młodzieży przynajmniej. Mam wrażenie, że jakby wszystkie te języki jakoś się strasznie okropnie tłumaczą na polski i że nigdy mi się to nie podoba. Ale jakby czuję potrzebę, żeby mnie to interesowało. No i jakby dodatkowo dochodzi to, że to nie jest tradycyjnie wydawane po prostu, tylko jakby na zasadzie, nie pamiętam jak to się nazywa, wiecie o co chodzi, że się płaci i jak zbiorą odpowiednią sumę, to wtedy wysyłają ludziom to, za co zapłacili. No i generalnie już zabrali, ale jakby nie ma informacji o tym, czy to oznacza, że te książki będą też dostępne poza jakby tą kampanią. Więc nie wiem, czy muszę wydawać te pieniądze, żeby się dowiedzieć o co chodzi, czy jakby jest szansa, że kupię je kiedy indziej, albo że zostanę gdzieś w bibliotece. Więc jakby to jest jeszcze do przemyślenia, ale jakby mówię, że coś takiego wychodzi niedługo, więc jakby for your consideration, prawda? No i oczywiście jakby liczę na to, że jakby dalej kolejne książki z tej serii będą coraz bardziej różnorodne. Że dostaniemy może też coś więcej z dziewczynami. No bardzo mnie cieszy ten transrep, chociaż jakby no boję się go. Ja się generalnie boję transrepu, bo nie wiem, nie ufam ludziom, po prostu nie ufam ludziom. No więc tak, no to na pewno jest interesująca rzecz, o której was powiadamiam w tej chwili. Dziękuję za uwagę. I przedostatnia książka na tej liście to In the Ravenous Dark autorstwa A.M. Strickland. Okej. To jest książka o panseksualnej magini krwi. To jakby magia krwi. Panseksualna reprezentacja jakby w formie głównej postaci, a nie postaci pobocznej albo love interest. I do tego jeszcze jakby dwóch love interest, dwie postaci, które są potencjalnymi, prawda, opcjami jako partnerzy dla tej postaci. Jedna z nich jest jakimś duchem, z tego co rozumiem. A druga jest buntowniczą księżniczką, excuse me. No i też ta okładka, czy możemy porozmawiać o tej okładce, bo ja o niej myślę bardzo intensywnie, bardzo często. Bardzo, bardzo intensywnie i bardzo często. Więc no tak, to brzmi po prostu cudownie i can't wait to read that. Oczywiście nie zrobię tego przez najbliższe 5 lat, bo jeszcze muszę kupić, dostać w swoje ręce i znaleźć na nią czas i siłę i mózg. I ostatnia książka na tej liście to The Prophets autorstwa Roberta Jonesa Juniora. I to jest jakby książka, która opowiada o życiu dwóch mężczyzn, którzy jakby są zniewoleni na plantacji i są jakby parą. Wiecie, no możecie sobie wyobrazić wszystkie zagrożenia, które jakby na nich czyhają. Nie tylko jako osób homoseksualnych czy po prostu queerowych, ale też jako czarnych mężczyzn w czasach, kiedy no nie żeby to się jakoś szczególnie zmieniło w Ameryce, ale wiecie, no niebezpiecznie było żyć. Jakby opis tej książki przynajmniej na The Story Graph zaczyna się od zdania, które brzmi tak: Isaiah was Samuel's and Samuel was Isaiah's. I jeżeli to nie sprawia, jakby samo jedno zdanie, jeżeli to jedno zdanie nie sprawia, że coś w waszym mózgu krzyczy, because I am already soft about those men and their love. Więc jakby brzmi bardzo ekscytująco i mam wrażenie, że będzie bardzo emocjonalny. No po prostu przeczytajcie opis tej książki i nie powiedzcie mi, że to nie brzmi absolutnie wspaniale, bo dla mnie to brzmi absolutnie wspaniale i bardzo chcę ją przeczytać z tego właśnie powodu. Tak. Okej, tak, to już wszystko, co chcę wam
przedstawić w tym filmie. Dzięki wielkie za uwagę. Napiszcie mi, czy któraś z tych książek również Was interesuje tak bardzo jak mnie. I czy również myślicie tak bardzo intensywnie o właściwie każdej z nich. Albo jakie są jakieś inne premiery tego roku, które Was ekscytują i na które wyczekujecie, bo chętnie o tym posłucham. Może ja się też czegoś dowiem, może wydam dzięki Wam więcej pieniędzy. Wow. No i tak, dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!